Stanisław Lilpop. Uznaje się go za jednego z pionierów uprzemysłowienia Polski. Jego produkty szybko zaczęły zdobywać uznanie nie tylko w Królestwie Polskim. Jego największymi trofeami są trofea fotograficzne. W 1937 roku w zakładach Lilpopa rozpoczęto montaż samochodów Chevrolet. Gdyby nie było wojny, to być może powszechnym samochodem byłby samochód Chevrolet w Polsce.